Dobry kochani, we vlogmasie dniu czwartym. Jak możecie zobaczyć, dzisiaj jest piękna pogoda, świeci słońce, jest śnieg, także naprawdę super. Zapraszam Was do oglądania. Oczywiście, jak zawsze, otworzymy najpierw kalendarze adwentowe. Jesteście tak spostrzegawczy, że któraś z Was zobaczyła, że otworzyłam wczoraj czwórkę, tutaj chyba, nie, tutaj, czwórkę zamiast trójki, więc dzisiaj otwieram trójeczkę. I na czekoladce jest ryba i czwóreczka i były tam żelki. Powiem Wam, że ciężko mi jest w to uwierzyć, bo jak ja robiłam kalendarz adwentowy, to w czwórce wsadziłam te same żelki, naprawdę te same żelki. I jest dzisiaj karteczka, zaraz zobaczymy, co tutaj mi napisała. I zobaczcie, co jest napisane na tej karteczce. Te pianki mają swoją misję, nie zjadaj ich, poczekaj na odpowiedni moment, szczegóły wkrótce. Co? A jak ja mam na nie ochotę i co mam zrobić? Mam czekać? Czekamy czy nie czekamy? No dobra, chyba poczekamy. Czyli prezent, który dostałam, muszę tutaj na razie odłożyć, także odkładamy. A to moja dawka leków po śniadaniu. Powiem Wam, że wczoraj dostałam antybiotyk, bo okazało się, że to choroba po chorobie tak naprawdę i węzły chłonne, tak jak mówiłam. Jak widzicie, ja jestem jeszcze bez makijażu, ale już zjadłam. I powiem Wam szczerze, że jestem chora, więc nie mogę wychodzić na dwór i boję się, że te vlogi będą nudne, ale dzisiaj na przykład już zrobię to i ozdobimy to mieszkanie, więc coś tam dla Was postaram się nagrać, żebyście się nie zanudzili, a jutro idę do lekarza po zwolnienie, bo niestety jeszcze nie mogę pracować, a tak będę siedziała też w domu, także nie wiem, piszcie. Jaki macie na to sposób, żebyście się nie zanudzili. Okej, ja już się trochę pomalowałam, żeby Was aż tak nie straszyć i lecę do piwnicy po te wszystkie ozdoby. I już wszystko przyniosłam z piwnicy. Tutaj jest cała kolekcja. I chciałam wiedzieć, co zrobić tak jak w tamtym roku, że te skarpety z lampkami kolorowymi wisiały tutaj. Tylko nie mogę znaleźć haczyków, ale za chwilę to zrobię. I będą właśnie tutaj dwie skarpetki i te kolorowe lampki, bo one są króciutkie. No i może to, nie wiem. W sumie. Mikołaj może tutaj będzie stał. Tutaj mam na taką małą choineczkę, ale jeszcze jej nie mam, więc na pewno ją kupimy niedługo, w Biedronce, jak się tylko pojawią. Kolejne lampki i miałam 6 grudnia ubierać choinkę, ale rozmawialiśmy wczoraj z Danielem, że może kupimy prawdziwą, także przyniosłam bombki, ale na razie chyba nie będą mi po prostu potrzebne. There's a chill in the air, so crisp and so fresh that Frosty himself would be proud. There's a cheer everywhere for times drawing close when loved ones and friends gather round. It's a feeling of joy in every girl, every boy, knowing Santa soon will be here. It's the time, what a time, the most magical time. See the lights, how they glow on trees as it snows, as shoppers fill up every street. Faces full of surprise and such twinkling eyes on every child that you meet. Ja, kochani, zrobiłam sobie właśnie herbatkę, będę oglądała YouTube i powiem Wam, że troszeczkę się gorzej czuję. Nie wiem, czy mnie rozbiera gorączka, ale chyba muszę się troszeczkę położyć i wyluzować i odpocząć. Muszę Wam zdradzić sekret. Ostatnio jak przekładałam kalendarz adwentowy, to przekładałam 6 i złapałam tutaj i ja tutaj czuję ucho. Mam nadzieję, że to będzie kubek. Po prostu jeśli to będzie kubek, to ja będę najszczęśliwszą osobą na świecie. Nie podglądałam, po prostu czuć, że tam jest kubek. Także super. Wtedy ja naprawdę, jak otworzę 6, to będę najszczęśliwszą osobą na świecie, bo wiecie, jak ja bardzo lubię kubeczki. I pewnie myślicie, że jestem jakaś dziwna, bo się cieszę z kolejnego kubka, ale widzicie, jak mi łatwo sprawić radość? Zobaczcie, jaki teraz na Snapie jest fajny filtr. Normalnie moje rzęsy wyglądają obłędnie. Aż ma się ochotę zrobić sztuczne. Właśnie pisał do mnie Daniel, że teraz jedzie na siłownię po pracy i później zajedzie do sklepu, także super. Szkoda, że nie mogę pojechać z nim, no ale jakoś to przeżyję jeszcze kilka dni i będę zdrowa. Muszę. Ja już nie wyglądam korzystnie.
dokładnie, ale jest godzina 19:30. Daniel właśnie pojechał na zakupy. Przywiózł mi z pracy takie dwa lizaki w kształcie telefonu. W kształcie takiego starego telefonu, bo był przyjazd Mikołajów dzisiaj i dali mu dwa lizaki, bo jechał właśnie jego kolega. I co? I pojechał na zakupy, wróci z zakupów. Zrobimy sobie kolację, pooglądamy film i idziemy spać. Także ja się z Wami żegnam, widzimy się już jutro. Pa, pa!